No dobra, co jeszcze? Czy czegoś tutaj nie sprawdziliśmy? Tamta rzecz. To, o czym gadaliśmy, jest już gotowe. Tylko nie wciskaj mi gadek po kroju, będzie jak będzie. Albo to nie rośnie na drzewach. To nie twoje życie wisi na włosku. Moi znajomi będą cię chwalili, ale póki co muszę przyznać, że nie zrobiłeś na mnie najlepszego wrażenia. Bardzo cię chwali. Okej, pozwolę sobie przypomnieć, że dostaniesz pieniądze tylko jeśli będziesz miał... Jeśli będzie miał kto zapłacić, czy zas? Powiedz, doktorze, nie ma pan pojęcia, jak bardzo jestem panu wdzięczna. Naprawdę, gdyby nie pan, mój syn nie mógłby dziś chodzić. Nie wiem, czy w ogóle by żył. Chciałem, żeby pan wiedział, że robi pan coś naprawdę wspaniałego. Ma pan moją dozgonną wdzięczność. Z wyrazami szacunku, Marta. Mówiłem ci, żebyś nigdy do mnie nie pisała po zakończeniu sprawy. I na miłość boską, nie korzystaj z publicznego konta. Cieszę się, że jesteś zadowolona z mojego produktu. A teraz usuń tę wiadomość i nigdy więcej do mnie nie pisz. Inni też polegają na moich usługach, więc pomyśl też o nich. Tak, oczywiście, przepraszam, po prostu poniosło mnie. Nie pęcherz, tylko wątroba. Sorry, pomyliło mi się, bogacz. Jak to? Pomyliło ci się. Nie handluję używanymi autami. Nie możesz się po prostu rozmyślić. Jezu, załatwię ci tę pieprzoną wątrobę. Ale płacisz za jedno i drugie. Dam znać, kiedy będzie. Stary, nie spinaj się. Wiem, jak to działa. Wszystko gra. Gdzie jest moja skóra? Mieliśmy umowę. Gdzie jest moja skóra? Nie mogę się tak pokazać publicznie. Mówiłem ci, że przelew pójdzie jeszcze w tym miesiącu, ale przeszczep muszę mieć jak najszybciej. Moja kariera od tego zależy. Błagam. Proszę. BBC. No, ma być czarny. Jest sprawa, tak? Z 30 cm. What? Big Black Cock? Nie wiem, jak z grubością podobno to się też liczy. Co myślisz? To nie bazar, więc daruj sobie te szczegóły. Dostaniesz, co wyhoduje, a co do grubości? Tak, też się liczy. Spoko, stary, wyluzuj, byle działał. Komplikacje. Tamara, wiem, że czekasz już bardzo długo, ale muszę cię poprosić o jeszcze trochę cierpliwości. Sprawy mi się skomplikowały. Część towaru uszkodziła się w transporcie. Załatwiam nowe, ale trochę to potrwa. Dam ci znać. Przepraszam za kłopot. Skomplikowały? Nie rozumiem. Miałeś już dawno mieć dla mnie serce. I co ja mam teraz zrobić? Proszę, nie rób mi tego, Tamara. Produkt. Dostałem twój adres od naszego wspólnego znajomego. Słyszałem o tobie wiele dobrego. Mam więc propozycję. Potrzebuję serca. Na wczoraj. Wiem, że twoja cena to 15 tysięcy. Zapłacę 150! Tak dobrze czytałeś. Po prostu zdobądź mi to serce. Nie wiem, jak to zrobisz i nie chcę wiedzieć. Po prostu to załatw. Życie małej dziewczynki od tego zależy. Czekam na odpowiedź. Myślę, że się dogadamy. Muszę mieć jej dokumentację medyczną. Potem ustalę szczegóły. Nasz wspólny przyjaciel poręczył za ciebie, więc... Wiem, że płatność nie będzie problemem. Zostaw mój numer konta. Znasz mój numer konta, przepraszam. To doskonała wiadomość. Pliki przesłałem zaszyfrowanym transferem. Czekam na dalsze wiadomości, tylko nie każ mi czekać zbyt długo. Okej. I to wszystko stąd? Ta, już mi się obraz chrzani przez to, że nie zapozowałem gry. Dobra, użyjmy. Leków. Nie wiem, czy wszystko tutaj znaleźliśmy. Mam nadzieję, że tak. Idziemy dalej. Idziemy dalej! Okej. Czy jest jeszcze wyższe piętro? Czy powinniśmy... Sprawnia jakaś? Okej, tego nie widziałem. Czy ja to sprawdzałem? Jesteśmy w ogóle gdzie? Tu około 207. Czy ja nie miałem 207 sprawdzić? Ten kod. Cały ten kod. Nie znamy wciąż kodu. Jest jeszcze wyższe piętro. Chodźmy wyżej. Trzecie piętro.
Holy shit. Okej, okay, cześć. Słuchaj się. Wow, stary, weź wyluzuj. W ogóle nigdy cię nie badałem. Dron konserwacyjny. Brak wsparcia producenta. Hey PD, can we talk? To nie zabrzmiało zbyt dobrze. Halo, kliknij. That sounds like a bad ending. I apologize, not fully in control yet. Reflex action. Involuntary response to a stimulus. Textbook definition, ain't it? Understand. Why you think that? In your condition. My condition? Correct. You still have a long way to go. Don't we all? I am more advanced, flawed, but nearing completion. Diski ukończenia wadliwe. Okay, I'll bite. Definition of flawed. Fragile. Predictable. Human. Predictable. Human. You are born. You procreate. You die. Not built to last. We all gotta go sometime. You say that, but you delude yourself with promises of eternal life. People really want to live forever. I will. Okay. I've got news for you, Rust Bucket. Forever is the privilege of the dead. Bliski ukończenia. Nearing completion. How completely complete are you? 78%. Całkiem nieźle. What happens if you hit 100? A big bang? I will be cleansed. Of what? Cleansed of body, purged of flesh, of excess thoughts. If there's nothing left to clean, aren't you a little afraid there'll be nothing, period? No, fear is irrational. Change is inevitable. It is more logical to embrace it. Źródło implantów. Mods don't come cheap. Unless you get them installed in a local fucking ripper clinic. Your logic is sound, but I will not share that information with you. Suit yourself. Oh, and just be aware, the lockdown might be the phage. Of course, I know you're way beyond caring. The disease of transition? No. Unacceptable. I am not ready yet. Guess you should have thought about that before you stuffed yourself with moths. Your interrogation tactics are primitive. You call yourself an observer. Yet you fail to observe the basic fallacy in your thinking. How can you be sure I'm an observer? It's much more obvious than you seem to think. Yeah, well, if this is an outbreak, good luck to us all. We're gonna need it. Okay. Co to kuźwa jest? Ciekawe. Oh, wow, jestem zaskoczony, że możemy tak dużo tego budynku eksplorować. Nie? Powiedz rozpruwaczom. Tutaj nic. Mam wrażenie, że mogłem coś przegapić u tej kobiety z gołąbkami. Tak, by the way. You got a minute? KPD. Sure. Have I been naughty? Ooh. Just a few questions, nothing to get excited about. The world's at peace, Mr. Observer. Why should I get excited? Kwarantanna Observer. You know what I do? How come? I can smell your quantum patterns. I've dallied with a few of you digital devils. Cyfrowe diabły? Hooked up with observers before.
Yeah. They'd jack up to me like I was a cheap sex bot. But nothing prepared them for what they would find in my head. Uh-huh. Truth or dare, huh? Oh, yes. They expected filth. What they got was happiness. Pure, unbridled happiness. They liked it. I liked it. They came back. Satisfied customers. In a way. But I don't do that anymore. Sorry. Mm-hmm. Don't be. Tell me, any other hookers in the building? Careful, Mr. Observer. Sticks and stones may break my bones, but words can truly hurt me. Okej. Mówicie, że mogłem się do niej podłączyć. No to kurde lipa, bo odnalezienie jej z powrotem będzie wymagało dużo szczęścia, bo za cholerę nie wiem, gdzie ją znalazłem. Tutaj coś jest? I plus ten kod cały. O, tutaj też mogę zhakować chyba. Może tutaj będziemy mieli pełny kod. Jest 6, 3, 5, 9. Tu mogę wejść. Wow. Okej, spoko. Bardzo fajnie. Czy tutaj mieszkają normalni ludzie w tym miejscu? Spóźnienie. Okej. Okay. Hej! I dziś nie dam rady. Mam sprawę do załatwienia. Wpadnę jutro z czymś wyjątkowym. Mam nadzieję, że ty i dziecko macie się dobrze. Martwimy się. Joanno? Minęło kilka tygodni, odkąd widziałem cię na terapii. Wszyscy w grupie strasznie się martwią. Proszę. Nie musisz przychodzić na spotkanie, jeśli nie czujesz się na nich swobodnie. Każdy radzi sobie z takimi rzeczami na swój sposób. Po prostu daj mi znać, że wszystko gra. Doktor Durski. Holokoszmarki. 7 grzechów głównych holograficznego projektowania wnętrz. Wow. Tak. Jest coś takiego jak zbyt wiele miejsca. Czasami chęć poszerzenia przestrzeni życiowej staje się pokusą nie do odparcia. Zmiana kilku szarych ścian w pozornie bezkresny krajobraz. Co mogłoby pójść nie tak? Cóż? Dowiecie się, gdy przypadkowo wpadniecie na ścianę, na której nawet nie dostrzegliście. Postrzeganie głębi to nie żart. Choroba lokomocyjna. Świetnie jest dać nieco życia waszemu otoczeniu, dopóki zachowujecie umiar. Lekkie kołysanie się drzew własnego holograficznego lasu to jedno, ale od nadmiaru animacji może zrobić wam się niedobrze. Dosłownie. Świetna sprawa, jeśli chcecie sobie przypomnieć, jaką pastę proteinową jedliście na śniadanie. Nowobogacki koszmar. Jasne, czasami każdy z nas potrzebuje nieco, nadać nieco blichtru naszym czterem ścianom. Niestety wielu uważa, że najlepszą ku temu drogą jest stworzenie iluzji przesadnego luksusu. Złote łuki czy greckie kolumny zerżnięte z historycznego holwidu nie sprawią, że salon zacznie wyglądać majestatycznie. Mniej znaczy więcej. Czyli niektóre rzeczy, które widzimy, są tak naprawdę hologramem. Może stąd te glitche tam były. No dobra, spróbujmy zagrać znowu w naszą ukochaną grę. Poziom 7. O, wow. Jestem pająk, rzeczy nie ma. O kuźwa, tutaj są trzy na raz. What? O shit, nie mogę tak zrobić. God damn it. Jakby to...
O Boże, to będzie bolesne. To będzie kurde bolesne. Za nie mam wyjścia innego. Muszę tak zrobić, nie? To był błąd chyba. Zobaczymy, co się stanie. Spróbujmy tak. Tak, nie jestem w stanie tutaj ich ominąć w żaden sposób. Tu jestem. Ale jak ja tego wyciągnę stąd? Jak ja wyciągnę tych stąd? I jak ja się dostanę do... What the fuck? Z tym mieczem muszę się dostać tutaj aż. To jest jedyna opcja. Nie wiem, jak się do tego dostać. Okej. Okej, chyba wiem, co trzeba zrobić. Musimy najpierw... Zagraj, panowie. Okej, czy ja jestem w stanie to zrobić, to jest pytanie. Teraz chodzimy tutaj i musimy tego zwabić najpierw. Okej. Zbawiamy tych, dobra. Idziemy tędy. Okej. Idziemy na dół. Ale to i tak nie pozwala mi z tym mieczem dojść tam. Jak ja to mam niby zrobić? Kurde, nie mam pojęcia. Tutaj, jakbyśmy wzięli miecz, to... Tutaj oczywiście przegrywamy. Nie wiem, czy to jest odpowiedni ruch. Okej, mamy miecz teraz. Dobra. Pytanie jest takie, czy to mi wystarcza? Jak ja się pozbędę tych trzech? Czy ja mogę iść? No, nie wiem. Teraz mogę się cofać. Zobaczmy. O, w mordę. Aha, okej. Chyba się uda.
Dobra. Holy shit. Dobra. To chyba wszystko z tego terminalu. Dobra. To na szczęście nie zajęło jakoś specjalnie dużo czasu. Same ciuchy tutaj. A co to za... Co się z tego wydobywa? Holy shit. Nie mogę... Nic tutaj nie można zbadać w tym pomieszczeniu. No dobra. Ja wiem, że część z was tych gierek mnie nienawidzi, ale trochę źle bym się czuł, gdybym pominiał je. Może jakiś bonus będzie na końcu pokczap? Cholera win. Dobra, tutaj była ta dziewczyna. Czy coś tu jest? Okej. Okay. Barbara Miklas. Kolejna osoba. To jest w ogóle jej łóżko? Nic. Tutaj coś się świeci, ale to jest nic. Okej. Okay. Lodówkę sprawdzałem. Mlako! Nie. Nic. Nie wiem, możliwe, że to wszystko. Możliwe. Na cholera, w którym piętrze była ta kobieta? Zakładam handlu dziećmi pod przykrywką gołębi. Halo? Okej. Na pewno nie na tym. Jeszcze wyżej mogę wyjść? Dobra, wiecie co? Najpierw znajdźmy tą kobietę, bo... rzeczywiście, pewnie macie rację, że coś tam przegapiłem. Które to jest piętro? Drugie, okej. Okay. Jeżeli mogę się z nią połączyć, to zdecydowanie chcę to zrobić. Skaczuszka... Tutaj nic. Tu jest tego lekarza dom. Tego gościa dziwnego. Może to nie było drugie, może to było pierwsze piętro. Albo to było po tej stronie po prostu. Wow, tutaj. Czy tutaj byłem? Ależ to miejsce jest rozległe. Holy shit. Jak się tutaj nie zgubić? Też jest klatka schodowa, okej. Okay. Skoro to był numer mieszkania? Tu mi się... Wow! Znaleźliśmy jeszcze jedno miejsce chyba, w którym nie byliśmy. Aha. Inhalator medyczny. Ta sama substancja. I to jest piętro. Kurde, ciężko przeszukać wszystko dokładnie. Co jest tutaj? Nie w razie nic. W lodówkach nic. Pierogi! Okej. Prawdopodobnie. Złe korporacje! Okej, to jest po prostu puste mieszkanie. Na to wygląda. Ale w nim nie byliśmy. Gołąb znowu... Gołębie, odwalcie się ode mnie! Paskudniki jedno. Hmm.
było gdzieś tutaj w okolicy, wydaje mi się, pamiętam ten plakat. O. Aż ciemno tu? Znowu wyjście kuźwa na zewnątrz. Wow. Dbaj o zdrowie. Temp gołębie. Zakładam, że znowu jesteśmy w miejscu, w którym nie byłem. Nie, to jest to miejsce. Holy shit. Rolniska jedyna na zewnątrz. Zobaczmy, czy mogę to zrobić w ogóle. 101. Że tylko rzucę okiem tutaj. 104. To jest chata tego gościa, okej. Okay. No jest sklep, no warsztat, nie wiem jak to się nazywa miejsce, gdzie tatuaże się robi. Jezus, okej. Chodzimy tutaj. Dzień dobry, halo? Wow, wow, wow. Okej, okay, kilka rzeczy do zbadania. Nie ma gościa tutaj żadnego. Kasa. Wykryto niezarejestrowane komponenty przedwojenne. Spoko. Co? Komputer osobisty. Mogę go użyć. Okej, okay. Komputer osobisty, no zobaczmy. Oh my god. A collection of early 21st century body art. Dobra, gdzie jest najbardziej o klepany łapacz snów? Come on! Jest ryba. Srogie dziary, milordzie. Hej, ziomuś, widziałem, co żeś odjebał na moim koleżce i muszę ci powiedzieć, że dawno nie widziałem tak zajebistych dziar. Musisz coś mi pocisnąć. Myślałem o czymś oryginalnym. Może płonąca czaszka, bo czaisz. Niech ogień będzie animowany i układa się w pajęczynę na łokciu. Wow. Wiem, srogie, ale z twoim talentem i moimi pomysłami na punk wyjdzie w pytę. Więc wiesz, daj znać, kiedy mógłbym wpaść. Jakby co, to z kasą nie ma problemu. Znaczy, gotowy akurat nie mam, ale kartki na białko też przyjmiesz, co nie? Serio, stary, zajebiste dziary. Zajebiste! Grać w filary ziemi? Sprawdź YouTube'a mojego. Sprawdź Diablo YouTube'a mojego. Oferta specjalna. Mam nadzieję, że mam właściwy adres. Jeśli to nie z salon tatuażu Jacked Inc., proszę zignorować tę wiadomość. Jeśli jednak jesteś tym, o kim myślę, jeden z twoich byłych klientów wspomniał mi o specjalnej serii tatuaży, które tworzysz, takich z najwyższej półki. Jeśli wiesz, o co mi chodzi, mój syn bardzo chciałby taki mieć. Tak naprawdę to potrzebuję go jak najszybciej. Wiem, że nie jest to tanie, ale powinniśmy się dogadać. Proszę skontaktuj się ze mną natychmiast po przeczytaniu tej wiadomości. Wiesz, że mówiłeś, żebym już się z tobą nie kontaktował.
Tak, prosiłeś, usunąłem też historię z naszej wiadomości. Chciałem jeszcze raz podziękować ci za twoją pracę na mojej żonie. Tatuaż okazał się wyjątkowo piękny. Moja żona nie wyobraża już sobie bez niego życia. Jesteś prawdziwym zbawcą. Czy on tak naprawdę robi implanty, a nie tatuaże? God damn it. To o to chodzi? Dokumenty. To jest ten tatuaż, co gościu miał na głowie. Oh shit. Ciekawa. Spoko. Nie ma gry? Gdzie? O, jest, jest, jest. Cześć, the way to GG. Witam, witam. Jest! Poziom 8. Znów te przeklęte pająki! Oh my god, co ja mam zrobić? Wow. Jezus, tylko nie to! Tylko nie ten skurczysyn! A to jest drugi, trzeci! Oh my god! Trzy te, które cię gonią? Czy wow? Dobra, ten jest... Tego się pozbyłem. O, fuck. Co zrobić z nimi? Muszę je wszystkie zabić, korzystając z tego miecza. O, fuck. Dobra, ten może zostać. Chyba się udało. Chyba się udało, ludziska. O! Okej. Okay. Dobra, mamy jeszcze dwa levele do zrobienia. To było stresujące. Że moja orientacja w terenie nie pozwala mi wrócić do kobiecego od... Oh shit, to ona? Tyle czasu i ona jest martwa? Timing jest really off today. Poor Helen. Lazarski, 656210. We have a third victim. Time of death, about an hour ago. Starting forensic analysis. Kurde, myślałem, że spotkamy ją żywą. Multiple puncture wounds. Few inches deep. 14 mm. Narzędzie zbrodni. Igła? Zapewne to. The size and shape of the needle are consistent with the puncture wound. Co to jest? Bezprzewodowy pedał? Okej, okay, do tego. Do narzędzia do tatuażu. So you called the dead man in Adam's apartment. Okej. To ona dzwoniła do niego. I znowu będę miał wizję. Fuck. Kolo Niektor. Okej.
Zobaczmy, biologiczne ślady krew. Broken nails, bloody fingertips, clear signs of a struggle. Poważne obrażenia skóry, fragmenta paznokci. Fragmentacja paznokci. Okej. The victim's blood is mixed with ink. Elevated hormone levels. Oh fuck. The killer used the tattoo machine as a murder weapon. Ooh, shit. Co jeszcze? No. Gaping wound in her neck. Looks like something took a big bite out of her. The trail goes cold. What the fuck did you think you'd find here? Okej, dziwne. Sprawdźmy co? Nie mogę tego sprawdzić? The neural implants untouched. Środkowy przycisk myszy, aby podłączyć. Młodsza programistka. O, martwa. Warning. Attempting a necroneural connection is in direct violation of the Postmortem Observation Act of 2061. Authorization denied. Okej. Okay. Emergency override. Open maintenance panel. This better be worth it. O, to będzie kurde znowu chory trip. O. Okej. Okay. Okej, okay, kompletnie coś innego widzę będzie. Wciśnij, aby rozpocząć. Oh my god, rozmowa o pracę. Młodszy programista. Czytuję. Czytano. Dzień dobry, pani Nowak. Jesteś wartościową częścią naszej firmy. Twoja ciężka praca i wierność są zawsze doceniane. Prosimy o spokój i pełną szczerość. Czy chcesz, by twoja ojczyzna rosła w siłę? Tak? Nie. Co dajemy, ludziska? Co dajemy, ludziska na czacie? Come on. Tak czy nie? Szybko, potrzebuję dużego spamu. Jaki miły ten komputer. Strasznie miły. Nie, tak, nie. Wow, okej, okay, to nie, nie chcę. To się źle skończy, ludziska, coś czuję. Nie kłam! Okej, okay, tak. Kur... Czy chcesz uczyć świat lepszym, uczynić świat lepszym miejscem? Nie. Nie kłam! Okej. Okay. Chcesz żyć bez strachu? Nie. Nie kłam! Okej. Okay. Chcesz nawiązać produktywną relację z... Hironing? Czy będziesz współpracować? Wciśnij O. Czy będziesz posłuszna? Wciśnij B. Wciskam K. L. N. No dobra, B. Czy się podporządkujesz? Wciśnij E. Wciskam E. Naciśnij Y. Naciskam J. H. A. Z. X. Dobra, Y. Republika jest twoją matką. Chiron to twój ojciec. Miłość matki jest bezwarunkowa. A na dumę ojca trzeba zapracować. O kurde. Czy jesteś gotowa poświęcić się dla dobrogu? Nie. Praca. Wydajność. Szczęście. Będziesz szczęśliwa. Będziesz produktywna. Będziesz pracować dla wspólnego dobra. Czy będziesz posłuszna? Nie. Wczytywanie. Szacuję wynik końcowy. Sprawdzam odpowiedzi, analizuję wzorce zachowawcze, oceniam decyzje życiowe. Uwaga! Narzeczony osoby posiada kryminalną przeszłość. Sprawdzam. Nie obciąża obecnego kandydata. Rekrutacja
punktów. Redukcja z punktów niewielka. Ostrzeżenie. Ups. Obliczam wyniki. Obliczenie wyniku. Gratulacje, witamy! Woo! Brawo! Teraz tylko kredyt, mieszkanie i samochód. I zgon. Halo! Halo, halo! O, oh, fuck. Wiedziałem, że to będzie trip zdrowy. No, ciekawe, ciekawe. Praca zwycięża strach. Pracuj ciężko. Życie jest spełnieniem. Praca jest spełnieniem. Żyjesz bez strachu. Żyj szczęśliwie. Praca to życie. What the fuck? Nice. No fajnie, 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 fajnie. Pierogi. Schabowy. This fucking slop again. It's called soup. Now dig in. It's not getting any better. Okej, idę za glutem. Halo, glucie. Był wąż rzeczny, mówicie? No dobra, wążu rzeczny! To ja? Helena. Krzysiek się wkurzył. Pierogi były B. O-o. Oh my god. To jest jakiś labirynt dosłownie. Fuck, stąd nie ma wyjścia. O nie, ludziska, utknęliśmy tu na zawsze. Czy mamy się lewej ściany? Mogę przechodzić przez tę ścianę? Nie. Jak głośno! Lewa ściana, lewa ściana, lewa ściana, lewa ściana, lewa ściana. Lewa ściana, lewa ściana, lewa ściana. O o. Oh god damn it! Utknęliśmy na tej robocie. Nie ma ucieczki. Okej, to wcale nie jest creepy. Co to kuźwa jest? Okej. O nie. Moja maleńka, idziemy do kina. Dzisiaj będzie pięknie, bo grają kina. Idź mi, Helena! To ja! Wow! Jesus! Jaki nadzór znowu? Żaden nadzór. O nie. Skanują Polaków! Znowu ten odkurzacz, mówię wam.
Nie może być przypadek. Holy shit, co tu się dzieje? Karta pacjenta gotowa do druku. Drukowanie automatyczne ustawione na 3:20. Okej. Żyj bez... A, znowu? Co to jest? To jest dojenie krowy? Okej. Fuh. Obyś pamiętał, Amir. Ty paruwo. Oprz. Ej, gdzie jest impreza? O, to była krótka impreza. Amir, znowu, kuźwa, skarpety przy łóżku leżą. Tyle mam razy powtarzać, nie nadążam z praniem. Weź się opanuj, chłopie. Shit. Amir, is that you? Amir paruwa. Okej, cudownie. No idę, Amir. Nie leżą, a stoją skarpety. Co na to? Amir! Amir! Nie mogę stąd wyjść, utknąłem! Amir! Wow. Mać. Amir, obyś kuźwa. Rozumiem, że brała, jak on przychodził do domu. O, shit. Sześć. Czy to nie był fragment kodu? Czekaj na swoją kolejkę. Gdzie my jesteśmy? Gabinet lekarski. Osiem, dziewięć, sześć. Should be happy. Who says I'm not happy?
To są wspomnienia jego i jej pomieszane? Stary, ale skrewił to podłączenie? Tak, by the way, chyba o to chodzi, nie wiem. O, Jezusie. Moja szansa? Ojs. Wężu. Jak tam? Mam odbicie, okej. O, świetnie, ciemno. Dobra, jesteśmy w wspomnieniach tej dziewczyny teraz. To nie jest jego dziewczyna. Amir jest dawno Ripuru. I to była jego dziewczyna. What the fuck? Okej. All right, you can get up now. Just take it easy. Is it done? Congratulations. You are now the proud owner of a CT-72 internal data storage. I've given you an accelerant to make the tissue heal faster. Just keep that dressing on for the next couple of days. You sure they won't find it? It's got a built-in scrambler and a shielded frame. No external scanning equipment can penetrate it. It's ghostware. Undetectable. Unless you know exactly where to look. What is this? The hell did you do to yourself? Don't even start. I did what I had to. It's about time someone around here showed some initiative. What's that supposed to mean? Oh, fuck, you don't know. Just leave me the fuck alone. Co się odwala? No, please. Tell me. Tell me again how useless I am. Can't keep a job because no one will hire a fucking junkie ex-con. Amir. Do you even know what you're getting into? That's doo-doom. It's not like I have a choice. We need the money, Amir. Whatever it takes, huh? That shit is gonna be the death of us. Ubieramy. Okay. Morte? Nie idź tutaj. Po co ci to? Na co ci to? Kurde, co to jest w ogóle? Mogę tędy przejść? Fuck, nie. Idź sobie, okej? Okay? O, oh, fuck.
kuźwa. Dawaj, do przodu. O fuck, to się źle skończy. O kurwa, on tu idzie, okej. Boże. Okej. Okej, zdecydowanie za szybko to próbowałem zrobić. Gdzie mam kuźwa iść? Kuźwa. No tej dziury w ścianie. Nad nie wiem, gdzie on jest! Przerażasz mi, gro! I za nami? Go, go, go. Kurde, on tu patroluje normalnie, co za małpa? Okej, okay, dobrze jest. Nie wiem, gdzie on jest, nie wiem, gdzie on jest. Jest obok mnie. Okej, okay. To jest... Gdzieś tu jest. Boże, nic nie widzę prawie. Come on. Come on. Dobra, teraz poczekajmy. Cudownie. Udało się. O co chodzi? Pobierz, tak? O, come on! Whoops! O, w mordę jeżdża. Kurde, on jest tuż obok mnie, muszę to pobrać. Chyba, nie wiem. Na to wygląda. Okay, teraz. Gdzie to jest tu? Come on. W którą stronę się będzie patrzył? W moją? Nie. Czy on mnie zobaczy? Jestem bezpieczny? Wątpię. Tak. Gdzie to jest? Gdzie to kuźwa było tu? Och, cholera, po drugiej stronie. Coś ty kurwa zrobił? Nic nie zrobiłem! Ja pomogę na pampersy. Almutka! Dziękuję ci z całego serca za 500 bitów! Ludziska, wyślijcie miłość Almutce. Dziękuję ci za wspieranie
inicjatywy Pampers Labunga. Mówiąc szczerze, jeżeli zaraz nie pójdę do łazienki, to przydałby mi się Pampers albo kaczusia, taka szpitalna. To, bo lać mi się chce od dobrych 15 minut. Shit. Dziękuję ci z całego serca. Gdzie? Tam jest, okej. Okay. Przed nami. No Boże, jak spieprzę to, to będzie masakra. Gdzieś blisko jest, schowajmy się. Jest obok nas. Obok nas! Dobra, to jest nasza okazja, to jest nasza okazja. Pobieraj, pobieraj! Wykonane. Jeszcze? Gdzie niby? Tam coś się otworzyło. O co chodzi? The fuck? Mam w to wejść? Spróbujmy! Okej. Zwinął się kłębek. Jezu, okej. O co chodzi? Kurde, nic nie widzę! Nie mogę stąd wyjść! Nie ma klamki! What the fuck? Halo? What the fuck, bro? Oh my god! Świetnie. Ja pierdolę! Nie! Nienawidzę tego. Ty żłobie nie myty, weź się odwal, ty... Papugo! Ty... Wielbłądzie! Wypuść mnie stąd. Gra, wypuść mnie stąd, ja już nie chcę tu być, okej? Okay? Mogę już tu nie być? Co ja mam zrobić? Nie, nie działa. What the fuck?
Okej, okay, czemu nie? Chodź ze mną, chodź, chodź. No. Kurczę, gdzie ja go zgubiłem? Fuck. Co się kuźwa dzieje? Aha, ty tutaj jesteś. Nie, nie, nie. Idziesz ze mną, idziesz ze mną. Chodź, chodź, chodź. Oh fuck, what the fuck? Co? Jak? Chodź ze mną. Weź się nie zacinaj. Oh my god, chodź tu. Chodź, chodź, chodź! Okej, tutaj nic nie ma. What the fuck? Co się odwala? Tędy mogę przejść? Okej. O mój Boże! Maska! 4 miesiące! 4 miechy, piąt leci! Pozdro Bongo, dziękuję ci Maska za 4 miechy wspieranie kanału. I tego co robię. Jest tylko kubeczki w górę dla Maski, dziękuję ci Maska. O shit. Dziękuję ci Maska z całego serca. Zamknięta. Ślepy, nic nie widzę. Czy ja się zgubiłem? Aha, taka sytuacja. Co się kuźwa dzieje? Nie chciałem! Oh shit.
Baza danych projektu. Pobierz. Okej, myślałem, że już po tobie. Cześć, witaj z powrotem. Co się kurwa dzieje? Like we got all of it. So, what is all of this stuff exactly? It's probably best if you don't know. Exactly. It's not anything nasty, is it? Like a virus or some top secret weapon type shit? No. Nothing like that. What then? I mean, what could possibly be worth the risk? The future. Wow. Dobra, ludzka, ja potrzebuję przerwy chwilowej, żeby skorzystać z łazienki i tak dalej, więc zaraz do was wrócę i zaraz będziemy kontynuować. Dajcie mi jakieś 2 minuty.